Zostaw suba, lajka, dąż na Discorda oraz wybierz numer w komentarzu od 1 do 60, żeby wygrać rękawiczki oraz wiele innych fajnych skinów. A teraz wyświetlają wam się wyniki z poprzedniego filmu. Dobra, ja losuję z poprzedniego filmu wygranego. Pamiętajcie, żeby brać udział, musicie zostawić lajka, napisać w komentarzu nick z Discorda oraz numerek, zostawić suba z dzwonkiem oraz dołączyć na Discorda. Oczywiście link do Discorda macie w opisie. No i co, ja już tutaj losuję, zobaczymy kto wygra. Przypominam, że jeszcze są rękawiczki do wygrania i uwaga, wygrywa numer 52. Także nadal ten numer jest, z tego co tutaj widzę, i wygrywa to Stanleyo XD. Dobra, mordeczko, tylko że nie napisałeś niku z Discorda, ja jeszcze zobaczę, czy może taki nick jest podobny u nas z YouTube'a, ale niestety nie. Także ta nagroda przepada, losuję kolejną osobę. No i wygrał Jerzykowy, okej, zobaczymy, czy jest na Discordzie. Tak, jest na Discordzie, także super, masz jakiś tutaj dziwny nick, ale jest Jerzykowy, wspólne serwery, wszystko się zgadza. Ja zaraz zobaczę, czy działa twój trading, no i zaraz się widzimy. Dobra, ja już mam Jerzykowego tutaj YouTube'a, także zobaczymy, czy tradzik działa. Tradzik działa, no i wygrałeś takiego tutaj shotgunika, ale kurczę, z tego co widzę, go nie mam. Nie mam go też na tradebanie, także niestety sorry mordo, ale dzisiaj go wypłacę, bądź też jutro, także Jerzykowy, zgłoś się do mnie na Discorda i po prostu to załatwimy i wyślę ci tego skinka, jak będzie bez tradebana, także pewnie zaraz go kupię, także skontaktuj się ze mną na Discordzie. No i co, zapraszam do oglądania. Siema, siema, z tej strony Dratek. Dzisiaj jesteśmy na Casehugu i na początek, jeśli chcecie dostać fajne bonusy, to już wam mówię. Klikacie sobie zielony plusik i tutaj przy wpłacie wybieracie sobie metodę płatności, jaką chcecie użyć. Tutaj wpisujecie kodzik promocyjny, oczywiście Dratek, bo dostajecie, słuchajcie tak, 10% bonus do wpłaty, jedną darmową skrzynkę od Casehuga, jeden giveaway i co najważniejsze, jak wpłacicie 20 zł, to możecie dołączyć do mojego konkursu. Dokładnie tak, 1000 zł do wygrania. Bardzo mało osób zostało do rozpoczęcia konkursu, także mordeczki, wjeżdżajcie, 46 osób tylko brakuje. Ostatnio naprawdę po 5-4 osoby tutaj wbijają dziennie do tego konkursu, także let's go. Nie zwlekajcie z czasem, bo nic to nie zmieni, po prostu 20 zł to też nie jest majątek. Wiadomo, na stronce możecie z tych 20 zł zrobić profit, czy też przegrać, miejcie to na uwadze, ale też macie szansę na wygranie tutaj w tym konkursie. Ale to nie wszystko, bo na przykład jak wpłacicie jeszcze dwie dyszki, to tutaj trwa konkurs, co prawda 2 godziny, ale tutaj będzie raczej kolejny konkurs, bo cały czas są konkursy, także z kodem Dratek macie naprawdę wiele konkursów, skrzynek i procentów do wpłaty, do odebrania. Także pamiętajcie o tym, oczywiście link do konkursu mojego będzie w opisie i w przypiętym komentarzu. Jeśli wy nie możecie dołączyć, to wyślijcie do znajomego lub się z nim złóżcie na przykład, to też jest spoko pomysł. Też pamiętajcie, że na stronce jest cashback, dokładnie tak, 1% naszych wydatków wraca do nas i tutaj możemy sobie to odebrać, wypłacić bądź też sprzedać. Również też pamiętajcie, że są na stronie levele. Dokładnie tak, levele. Ja mam 73 level, brakują mi 4% do wbicia 74. Jak widzicie, tutaj na tym levelu 74 dostanę skiny za 345 ziko. Także tym większy level, to tym lepsze nagrody. A level po prostu się wbija poprzez otwieranie skrzynek. Także tak jak to zawsze robimy na stronkach, więc to jest przy okazji fajna opcja. Również pamiętajcie, że trwa teraz event. Dokładnie tak, czyli 1 dolarek wydany daje nam 100 diamentów. Te diamenty możemy tutaj sobie wydawać na tym evencie. Mamy tutaj tak, rozbijanie kokosów. Mamy tutaj ranking, kto ma najwięcej tokenów, to wygrywa jak najlepsze nagrody od Casehuga. No i marketplace, bardzo fajny game changer, kurczę, na tych stronkach, bo tak, jak macie tokeniki, możecie kupić sobie różne rzeczy, typu salda, typu skrzynki, skiny. Jak wbijecie 30 level na Casehugu, odblokowuje wam się jakby taki sklep premium i tutaj macie jeszcze lepsze nagrody. Również też na Casehugu, jeżeli dobrze wam mówię, ale chyba tak, jak wpłacacie te minimum 10 zł, dostajecie za friko jedną bonusową skrzynkę, którą możecie sobie otworzyć. Tu są takie skinki, no i również, słuchajcie, czekajcie, to było gdzieś tutaj, darmowe skrzynki. I też mamy darmowe skrzynki na tej stronce, od levela, dokładnie tak.
pierwszy poziom, 12, 24 i tak dalej, i tak dalej. I tu wam powiem, bardzo fajne nagrody lecą, tylko wiadomo, żeby wbijać level, trzeba po prostu korzystać ze strony, otwierać skrzynki. Także bardzo dużo bonusów, dzisiaj dokładnie ja je wam opisałem, nie wiem, chyba z 3 minuty wstępu zrobiłem, ale walić to, bo chciałem wam po prostu wszystko przekazać. Także wiecie, co robić, link do stronki macie w opisie, a my dzisiaj mamy 2000 zł i po prostu sobie wydamy te 2000 zł na bitewkach, bo też bitwy zostały zaktualizowane pod względem wizualnym, jeszcze lepiej to wygląda. Ja dzisiaj nie będę dołączał do bitewek, w sumie nigdy nie dołączam do bitewek, nie wiem, czy zauważyliście, jak mnie oglądacie, tylko zawsze tworzę swoje. Czemu? Nie wiem, jakoś w sumie tak lubię swoją bitwę stworzyć i na moich zasadach, wiecie jak jest. Dobra, bardzo fajnie są posegregowane tutaj skrzynki tymi sekcjami na stronce, także to jest wielki plus. Ogólnie tak, bestseller, Mołotow, niech tutaj wjeżdża. Do tego dorzucimy sobie na przykład skrzynkę Pompa Teamu. Do tego może dorzucimy sobie skrzynkę Isamu, ale bym chciał tą skrzynkę Isamu V3. No i słuchajcie, ciśniemy sobie z taką bitewką, zrobimy to na 3 osoby, czyli ja i 2, no i dodam sobie tutaj bociki. No i słuchajcie, zobaczmy, bitwa za 400, co dropnie zaraz się przekonamy. O, Hillfire M4, w ogóle najlepsze jest to, że ta M4 jest tak stara, a nigdy chyba jej nie miałem w swoim ekwipunku. O kurcze, Redline, ale dobra, prowadzimy, nie jest źle, bardzo duża pula. Redline'a, ile warty? Ej, ja to wygrałem. Let's go, ja to wygrałem. Dobra, 9 stówek na samym starcie. Ja się mega jaram, bardzo dobra bitewka. W takim razie otwieramy sobie dalej. Ale teraz tak, troszkę zmienimy cenę tych naszych bitewek. I chciałbym wrzucić sobie coś z kosą albo glowsami. Tutaj jest za 4 dychy AWP. Dobra, zrobimy sobie taką bitwę. Okej. Zróbmy sobie taką bitwę, zróbmy ją na może 2 osoby, żeby nie ryzykować. No i zobaczmy. Pierwsza skrzynka z akaczem, później troszkę droższa z AWP-ą. Jaki akacz nam dropnie? Uwaga, pyk. Neon Rider jakiś? O, Safari. Kurczę, Safari mesh, no dobra. Teraz AWP-a. No nic ciekawego, ale on dostał droższą. No i teraz najważniejsza skrzynka, oby mi dropnęła kosa, nie? Kurde, no nie, no dostał kosę. No niestety ta bitwa w dupę, jesteśmy w sumie nadal na lekkim plusie. Ale no już nie jest tak kolorowo. Szkoda, bo te shadowki, kurcze, mogły uratować sytuację. Szczerze, ja jeszcze raz je otworzę 3 razy. I na 4 osoby. Ryzyk Physic Fest, 7 stóp wydaje. Dodam boty, no i dobra. Ryzykujemy dużo, ale jak będą dropiły fajnie kosy, dobra, to można dużo tutaj ugrać i mamy pierwszą kosę. Teraz kolejna. Znowu mamy kosę, wbiłem w końcu 74 level, także zaraz sobie jeszcze odbierzemy skina za 340 zł, bo właśnie o tym mówiłem. Patrzcie to, 3 skrzynki, 3 kosy, także profit jest mega duży. Co prawda ja go wygenerowałem, 2 koła złotych, a wydaliśmy 7 stówek tylko. Także totalny sztos, co prawda Black Laminate. Nie no, niby spoko są shadowki Black Laminate Ultrafiolet, ale sama kosa mi się jakoś super nie podoba, ale no profit jest no mega duży, no sami widzicie. Wow, 1300 zł profitu mamy, naprawdę sztos. I jeszcze to nie wszystko, bo można powiedzieć, że to też jest profit. Ja sobie tego skinka odbieram i dostałem 345 ziko w skinie. No jakiś tutaj balans, saldo 24 grosze, ale walić to. Także słuchajcie, proficik zrobiliśmy 1600 zł. 1600, czekajcie, 3... No, 1600 nawet, kurczę, bym powiedział ponad 1600, 1800, także grubo totalnie. W sumie lecimy sobie dalej z kolejną bitewką, ale no jak widzicie, te levele też czasami ratują, albo też czasami fajnie jeszcze dodatkowo oddadzą, jak wiecie, się bitewki wygrywa. Także to jest sztos totalny. Dobra, ja mam 6 stówek, dobrze? Tak, bo się zagadałem, tak, 6 stówek. No i może teraz otworzymy sobie skrzynkę z glowsami, jeżeli nas stać na to teraz. Kurczę, nie stać. Dobra, to ja coś sprzedam, bo chcę po prostu albo wydamy sobie diamenciki, no bo przecież te diamenty też są spoko opcją. Na marketplace, czy ja coś kupię za 20 zł? 4. Kurczę, nie ma... O, tu jest chyba. Okej. Okay. Dobra, no i słuchajcie, kupiłem sobie za diamenciki saldo i to jest też naprawdę spoko opcja, bo te diamenty przy okazji nam dropią, jak robimy bitwę, jak otwieramy skrzynki na singlu. No i właśnie kolejny raz próbuję zrobić fajny proficik ze skrzynki Glows. W ogóle jestem
w szoku, że z tej skrzynki na trzy skrzynki trzy kosy nam dropnęły i tylko mi. Bardzo dobry farcik dzisiaj na Case Hugu. Dobra, zrobimy to na albo cztery osoby, żeby było ryzykowniej. No jeżeli ta bitwa nie siądzie, to i tak mam 1200 zł profitu i myślę, że wychodzimy. Dzisiaj dobry dzień, dobra. Teraz pytanie, która... No niestety, tak myślałem właśnie, że driver glossy są droższe. Kurczę, było dużo do wygrania. No trudno, szkoda, także mordy. Ja dzisiaj kończę opening. Jaki jest profit? 1200 ziko, tak jak mówiłem. Ponad nawet, także super. Mamy trzy kosy, tą kosę oraz tą kosę. No i reszta skinków, jakieś redline, AWP i tak dalej. Pamiętajcie, jak wpłacacie z kodem DRATEK, to 20 zł to dołączacie tutaj do tego konkursu. Oczywiście link do konkursu dam wam w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Słuchajcie, jeżeli ten konkurs się rozpocznie, no to postaram się zrobić dla was kolejny jakiś fajny, może nawet grubszy konkursik, ale no musicie pokazać swoją aktywność i po prostu tutaj dobić, bo rozpocznie się odliczanie, jak dobije 46 osób jeszcze. Mało osób jeszcze zostało, bo wiecie, na początku było 100, a już tylko 46, także jakoś to do przodu idzie, a chyba minęło, nie wiem, 20 dni, nie wiem, kiedy zrobiłem ten konkurs, także mordy, nie zwlekajcie, jak wy nie możecie, wyślijcie do znajomego albo się z nim złóżcie, też to spoko patent, także co. Dzięki za oglądanie, no i do następnego filmu, cześć!